Miałem problemy jedynie z zaworem EGR, który został wymieniony na nowy. Przy okazji zostały wyczyszczone połączenia EGR do lot sadzy. Wgrana została gotowa mapa silnika, raczej z modeli Megane 3, Scenic. Nigdy nie sprawdzałem mocy na hamowni, ale auto o wiele lepiej zaczęło jeździć, bardzo dynamicznie i zaczęło mniej spalać paliwa. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Renault Clio 3, rok produkcji 2006, silnik 1.5 diesel, 140 koni, wykonany chiptuning z 86 koni na 110, przebieg 300 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie weryfikacja słuszności decyzji o skróceniu interwału wymiany oleju silnikowego o połowę w stosunku do tego, co zaleca producent. Właściciel wymienia co 9000 km, producent zaleca wymianę po 20 tysiącach. Inicjatorem tego eksperymentu jest Piotr. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Piotr skierował do laboratorium R2D taki oto zestaw. W środku znajduje się krótki liścik oraz trzy próbki. Próbka numer 1 to olej świeży, bez żadnych dodatków, później więcej szczegółów o nim. Próbka numer 2 to olej świeży wraz z dodatkiem, kilka szczegółów na etykiecie, reszta później. Próbka numer 3 to olej przepracowany po przebiegu 9000 km. Do samochodu zalany został olej Elf Evolution 900 SXR w klasie lepkościowej 5W40. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Zastosowano dodatek do oleju Archoil AR9100. Tutaj jest jedna niewiadoma z tą klasą jakości według API. Piotr napisał tak: zmyliła mnie na pewno strona producenta, bo pod linkiem mamy API SP. Klikając w kartę charakterystyki mamy już API SN. Piotr zaczął zgłębiać temat i tak trafił na stronę Oil Club. Napisał tak: na forum Oil Club znalazłem wątek o tym oleju. Piąty post wskazuje nam kartę charakterystyki API SP i ciekawe, że parametry są takie same. Dość ciekawy jest komentarz pod spodem. Fakt, jest to inny silnik, ale miałem podobne spostrzeżenia, że olej mocno był czarny. Aktualnie jeżdżę na Orlenie i przy 1000 km olej nadal jest w miarę czysty, pomimo że nie robiłem płukanki. Szkoda, że na poprzednim nie robiłem takiego testu, kiedy zaczął się brudzić, ale wydaje mi się, że szybciej. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 9000 km, eksploatacja w mieście 70%, dominują odcinki nie przekraczające 10 km, brak dolewek, płukanka była przeprowadzona przy poprzedniej wymianie. Olej eksploatowany przez 7 miesięcy. Z tą eksploatacją to warto zaznaczyć, że podana charakterystyka dotyczy wyłącznie ostatniej wymiany, ponieważ Piotr napisał tak: wyjątkowo na tym interwale 9000 km przejechałem tych kilka tras po około 500 km. Zwykle nie robię tyle tras i najwięcej jest tych odcinków do 10 km do jazdy do pracy, więc głównie przeważają takie odcinki. Był to okres wakacyjny, dlatego wyszło bardziej niestandardowo niż zwykle i trochę to burzy ogólną eksploatację auta. A w tabeli nie wiedziałem, czy mam się odnieść do danej próbki oleju, czy jak auto jest użytkowane przez pełny okres, jak go posiadam. W ramach dodatkowych informacji Piotr napisał obszerny list, wyświetlam go na ekranie. Z kluczowych informacji: samochód użytkuję 10 lat, auto kupiłem 9-letnie z przebiegiem 150 tysięcy km, przyjechał z zagranicy, więc dokładna historia nie jest mi znana. Posiadam wpisy z serwisów i jedynie pokazują w miarę autentyczność przebiegu, chociaż nie mam 100% pewności. Ciekawostką może być to, że patrząc na wpisy serwisowe, raczej nie były robione wymiany żadnych z podzespołów silnika i do tej pory nie miałem żadnych problemów. Miałem problemy jedynie z zaworem EGR, który został wymieniony na nowy, przy okazji zostały wyczyszczone połączenia EGR do lot sadzy. Niestety nie udało mi się dostać do kolektora dolotowego. Zaraz po zakupie, przy około 160 tysiącach km, został przeprowadzony bezpieczny chiptuning, podwyższając moc z 86 koni na około 110.
Wgrana została gotowa mapa silnika, raczej z modeli Megane 3, Scenic. Nigdy nie sprawdzałem mocy na hamowni, ale auto o wiele lepiej zaczęło jeździć, bardzo dynamicznie i zaczęło mniej spalać paliwa. Do tej pory spokojnie podczas trasy przy normalnej jeździe można uzyskać spalanie na poziomie 4,5 do 4,8 litra, gdzie przy dużym zbiorniku paliwa robimy spokojnie trasę 1100 km do pojawienia się kontrolki rezerwy paliwa. Na krajówkach, bawiąc się w eco-driving, istnieje możliwość zejścia poniżej 4 litrów. Kolejną kwestią, którą porusza Piotr, jest problem z panewkami w silnikach 1.5 DCI, dlatego praktycznie od początku zakupu pilnowałem wymian oleju i zawsze trzymałem interwał między 9 do 10 tysięcy km. Dalej mamy informację o motywach stosowania dodatku do oleju plus historia poprzednich olejów w tym silniku. Płukanki do silnika zacząłem stosować dopiero przy przebiegu 210 tysięcy, średnio co drugą wymianę. Obserwacje, jakie zauważyłem na pracy silnika, są następujące. Silnik pracuje wzorowo na każdych z wskazanych olejów. Zużycie paliwa, rozruchy, zużycie oleju, praca na zimnym. Natomiast po ostatnim zalaniu Eurola i Elfa słychać było głośniejszą pracę przy przyspieszaniu, dość charakterystyczny klek od diesla lub dźwięk klepania zaworów. Dźwięk, którego wcześniej nie było tak bardzo słychać na poprzednich olejach. Na obecnym oleju jest ponownie cisza, czyli normalnie jak było wcześniej, więc nie wiem, czy to wynikało z oleju, czy różnych jego parametrów, może podróbek, a może poprzednie oleje lepiej się uzupełniały z dodatkiem Arch Oil i fajnie wyciszały pracę silnika. Auto nadmiernie nie kopci i tak było praktycznie zawsze. Dodatkowo wydaje mi się, że olej jest mocno czarny, chociaż zawsze było to ciało doskonale czarne. Jeśli chodzi o zużycie oleju, na poprzednich zawsze zostawało po około tych 10 tysiącach km 1/3 szabelki, zużycie około 600 do 700 ml. Teraz natomiast zostało wyjątkowo 1/2 szabelki, zużycie 400 do 500 ml. Dlatego chciałem już długo, eksploatując to auto i po osiągnięciu pełnoletności, sprawdzić, jak trzyma parametry oleju po 9 tysiącach km, który jest zalecany przez producenta, i ocenić kondycję silnika i sens skrócenia interwału o połowę, co podaje producent. Wyjątkowo na oleju zrobiłem dużo kilometrów w trasie, około 3000 km. Zwykle niestety auto jest bardziej eksploatowane w mieście na krótkich odcinkach do 10 km i ten stosunek tras do miasta jest 30 do 70, co na pewno nie sprzyja silnikowi. Kolejną rzeczą to przy pierwszej trasie na pełny bak paliwa zalałem środek do paliwa, który czyści układ paliwowy i wtryski. Auto mocniej kopciło przy dodawaniu gazu do podłogi przez pierwsze 200 km, później normalnie. Płukanka silnika była stosowana przy poprzedniej wymianie oleju, przebieg 289 850 km. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego w tle pod czerwień, w drugiej kolejności próbka oleju świeżego wraz z dodatkiem, a na końcu próbka oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 83,4 w 40 stopniach oraz 13,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 168. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Obserwujemy bardzo słabą zgodność: 7% rozjazdów w 40 stopniach oraz 7% w 100 stopniach. Tutaj jest to dość zagadkowe, z czego to wynika, ponieważ w odcinku numer 154 z tym samym olejem zgodność była bez żadnych zastrzeżeń, wręcz idealna. Obstawiam, że miała miejsce zmiana formulacji oleju i zapewne odnosimy wyniki do nieaktualnej karty. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju świeżego wraz z dodatkiem. Zapraszam.
Lepkość dla oleju świeżego wraz z dodatkiem jest następująca: 79,1 w 40 stopniach oraz 13,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 169, a to oznacza, że stosując ten dodatek, lepkość oleju w 40 stopniach zmniejsza się o około 5%, natomiast w 100 stopniach około 4%. I jest to zgodne z tym, co obserwowaliśmy w odcinku numer 147, redukcja lepkości około 3-4%. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, próbka po przebiegu 9000 km, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 79,1 w 40 stopniach oraz 13,3 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 172, a to oznacza, że lepkość tego oleju wraz z dodatkiem w wyniku eksploatacji po 9000 km pozostaje praktycznie na niezmienionym poziomie. Z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych sytuacja bardzo dobra. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, to jest bibułowe. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Jak na diesla to bardzo ładny wynik. Nie dość, że można wyróżnić poszczególne strefy, to jeszcze pojawia się zróżnicowanie zabarwienia pochodzące prawdopodobnie z zastosowanego dodatku. Wyraźne pierścienie, dobrze oddzielone warstwy może to świadczyć o obecności dodatków olejowych, detergentów, dyspergatorów. Jakość ogólna tego oleju jest wciąż wysoka. W ramach ciekawostek odsyłam Was do shorta, który zawiera pewne spostrzeżenie, mianowicie różny czas schnięcia kropli po aplikacji na bibułę. Obstawiam, że szybsze wysychanie może sugerować obecność rozcieńczalników lub paliwa w oleju, co nie jest korzystne dla smarowania. Dłuższy czas schnięcia, który obserwujemy w przypadku badanego oleju, może być normalny dla olejów o wysokiej lepkości. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić poziom zmian w wyniku rzeczywistej eksploatacji. Do widm różnicowych zaraz wrócimy. Najpierw zagadka z olejem świeżym i sporą rozbieżnością parametrów lepkościowych. Porównujemy widma dla oleju z dzisiejszego odcinka oraz z odcinka numer 154. Widzimy, że formulacja jest zmieniona, zatem coś jest na rzeczy. Druga sprawa to wpływ dodatku na widmo oleju w podczerwieni. Sprawdzamy, w których miejscach są największe różnice, generujemy widmo różnicowe. Zastosowany dodatek ma istotny wpływ na właściwości oleju. Widmo ulega wyraźnej zmianie, czyli poszczególne wiązania chemiczne ulegają przebudowie. I tutaj też w ramach ciekawostek, jeśli po dodaniu dodatku widmo w podczerwieni ulega zmianie, na przykład pojawiają się nowe pasma absorpcyjne, zmienia się intensywność istniejących pików lub ich przesunięcie, może to oznaczać o kilku zjawiskach. Pierwsze, dodatek zawiera związki chemiczne, które mają aktywne grupy funkcyjne w zakresie podczerwieni. Drugie, dodatek wchodzi w reakcję chemiczną z olejem, na przykład może dochodzić do modyfikacji składu oleju bazowego, reakcji z produktami utleniania lub interakcji z detergentami i dyspergatorami. Po trzecie, dodatek zmienia strukturę oleju, na przykład wpływa na długość łańcuchów węglowodorowych lub wprowadza nowe wiązania wodorowe. I teraz pora na olej przepracowany. Najpierw odczyt sadzy. Trzeba zaznaczyć, że nie są to małe ilości. Po teście bibułowym nie obstawiłbym takich ilości sadzy w tym oleju. Dalej, analizując widmo różnicowe, to podkreśliłbym wyczerpywanie się zastosowanego dodatku AR9100 w wyniku eksploatacji. Tutaj widać, ile wynosiło pole powierzchni dla nowego oleju, tutaj ile z tego dodatku zostało.
Reszta parametrów stan akceptowalny bądź wczesno ostrzegawczy. Zbiorczy indeks jakości wynosi 86%, co sugeruje, że ten olej mógłby jeszcze kilka tysięcy kilometrów służyć w tym samochodzie. Podsumowując, test lepkościowy wynik niemal idealny, test bibułowy oraz podczerwień bardzo dobre wyniki, decyzja o wymianie oleju wydaje się być przedwczesna. Standardowo zastrzeżenie, że jest to wniosek w oparciu o te parametry, które badano, takie są możliwości laboratorium i to zgłębiamy, być może analiza innych parametrów doprowadziłaby do innych wniosków. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!